Powiedzmy sobie szczerze, czasem jest się w niedoczasie. Dzisiaj jesteśmy w niedoczasie stanowczo, więc nie zdążymy tam, gdzie mieliśmy jechać. Czyli jedziemy gdzie indziej, czyli do muzeum. A do jakiego, to się okaże. They know that I need the right electricity to move my disco feet. They know that I need a rhythm of ecstasy to get the disco feel. Baby, give me the song that keeps rolling all night long until the break of dawn. Baby, give me the one, cause we like to get it done. So don't act, don't you mind, cause we can feel the funky groove. Baby, don't distract, lose contact, cause we believe you got the moves. And baby, you seem to wonder why we drive in this whole life. You know I don't, you know I won't get down. You seem to wonder how my funky delicious love. You know I don't, you know I won't fail you. Shoes on my feet, move to the pounding beat, unstoppable in me. Looks I receive, tell me just what you need, a dance in the scope. Baby, give all you got, cause this is a good enough. Jaki czas nie do USB siedzenie, właśnie sobie ładuje telefon. Give me the one, cause we like to get it done before tomorrow comes. So don't act, don't turn back, cause we can feel the funky groove. Baby, don't distract, lose contact. Balonik uwięziony, czerwona kulka. Chodź Wojtek! No to idź do Wojtka. Okej, dobra, gadamy teraz. Powiedzcie mi, gdzie my idziemy.
Muzeum Sztuki. Będą tam różne śmieci, właśnie rzeźby i właśnie będzie, właśnie to jest fajnie, tam jest fajnie i się dowiemy, czy jest fajne, czy nie. Okej, okay. Alusia, powiedz, jak się nazywa to muzeum, wiesz? Tate. A Tate modern, czy Tate Britain? Nie, modern. Bo to będzie sztuka nowoczesna. Ja mogę to powiedzieć? Czyli modernistyczna. Mogę to powiedzieć, co jest tam napisane? Możesz. Tate Modern, free and open to all. A co to znaczy? Nie wiem. Lucia, ty wiesz, co to znaczy? Nie wiem. Co znaczy free? Free? Ja wiem. Poczekaj, Lucia, no. Nie, trzy. Ja. Co znaczy free? To właśnie, że jest właśnie... Darmowe. A. Lucia, a co to znaczy open? Że jest otwarte. Tak. A to all? Ja wiem. All, co znaczy wszyscy. Czyli dla wszystkich, tak? Tak, i bańki! A tam gość puszcza bańki. Tam, ooo, zbliżymy sobie trochę. Będzie go widać? Dobra, idziemy zwiedzać. Nie widać go ładnie. Właśnie tam idziemy. Co to jest, ale wygląda ciekawie. To jest taka sztuka w stylu naszych dzieci. Ja uwielbiam to miejsce. Co znalazłeś? Co to jest? I razem właśnie mają dużo obrazków. A, bo ktoś miał za mało miejsca, żeby narysować jeden obraz i narysował na długim takim płótnie i powiesił na rolkach, tak? A może raczej nie wiedział, co narysować, i narysował dużo rzeczy. A co to jest? Ludzie to są? Co to jest, Lusia? Nie wiem. Nie wiesz? A jak myślisz?
To są ludzie? Tacy kolorowi ludzie? Aha, a podoba ci się ten obraz? Tak. Tak? To dobrze. Chodzi o dłocie. Aha. Co, to, co tam jest z tyłu za tobą? Właściwie to jest Słońce z naszą planetą, czyli Ziemią i Księżycem. Bardzo ciekawe. Lucia, co to jest? Kamień. Kamień. To jest sztuka? Nie. To jest sztuka? To jest pudełko na kamienie. Aha, taka sztuka, tak? Tak. Okej. Dlatego właśnie uwielbiam instalacje artystyczne. Lucia, idź tam, zrób cień. Żuru, teraz Lucię podnieś. La, 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 la. Zwiedzaliśmy, no tylko część muzeum, wiadomo, ale było bardzo ciekawie, jak pewnie widzieliście. No i teraz przyjechaliśmy na 10 piętro, żeby odwiedzić taras widokowy. Trzeba się ubrać, bo to jest na zewnątrz. No i idziemy popatrzeć i zaraz Wam też pokażemy.
tutaj się w sumie kończy nasza dzisiejsza wycieczka widokiem na rowerze.